Stare Jabłonki położone są między lasami i jeziorami. Miejsce o niespotykanym klimacie, o mikroklimacie. Turystów w tym czasie, kiedy jest ta piłka plażowa, jest o wiele, wiele więcej niż tak normalnie. Powiedzmy, 10-krotnie wyższe są utargi niż normalnie w wakacje. Na plaży chodzić, pograć w siatkówkę na przykład. To jest wieś turystyczna, rowerkiem można po lesie pojeździć, piękne lasy mamy. I komarów nie ma, nie wiem dlaczego. Zawsze jeśli mamy do czynienia z łonem natury, to myślę, że jest taka możliwość, żeby odpocząć. Rzadko to się dzieje. Chyba, że ktoś hotel organizuje, wtedy coś się dzieje, a tak to raczej nie. Ten hałas tygodniowy to nie ma znaczenia takiego w stosunku do promocji starych jabłonek, jakie zostanie wyeksponowane te jabłonki na cały świat. Oj Boże, męczy nas to czasami. No i się przyzwyczailiśmy. Trochę jest przeszkadza, ale da się wytrzymać. No. Atrakcje są różnego rodzaju ciekawe, można sobie pójść popatrzeć. Nie? Niech to będzie 3 tygodnie, miesiąc, ale żeby to były promowane jabłonki, to nasza wieś, żeby coś z tego skorzystała. Piękne to jest życie w starych jabłonkach naszych.